Kontynuujemy podróż. Za mną kolegiata, a przede mną moc atrakcji. Już jestem znowu w lesie. Zrobiło się bardzo klimatycznie. Wczoraj natrzaskałem ponad 40 km. Trzeba było tak naprawdę uważać. Jestem mniej więcej na 100 kilometrze. Widzimy się na szlaku, już dalej w terenie. Witam serdecznie w kolejnym dniu wędrówki. Ja dzisiaj od rana tryskam humorem i energią. Chcę dalej iść, mimo tego, że wczoraj natrzaskałem ponad 40 km, bo później tutaj w dobrym mieście, kiedy już zrzuciłem plecak, szukałem jeszcze sklepu. Ale dzisiaj nic mnie nie boli, wszystko jest dobrze, więc czas teraz zobaczyć, co oferuje dobre miasto. Tutaj jest, widzę już, że oferuje piękną fontannę. Za mną kolegiata, czyli taki ważniejszy kościół, ale jeszcze nie katedra. Zrobię kilka ujęć, a historię dobrego miasta przeczytam, bo mi szkoda trochę czasu. Jest godzina prawie 9, więc mam małe opóźnienie. No i widzimy się na szlaku, już dalej w terenie. Już sama nazwa Dobre Miasto wywołała u mnie wspaniały nastrój, a powodów do uśmiechu jest tutaj znacznie więcej. Mieszkańcom towarzyszy idea Città Slow, która powstała we Włoszech pod koniec XX wieku i przywędrowała również tutaj. Città Slow to kultywowanie tradycji, historii i życie bez pośpiechu, czyli coś, czego bardzo brakuje w tym pędzącym świecie. A samo miasto, choć niewielkie, oferuje sporo i to pomimo ogromnych zniszczeń, które spotkały te tereny podczas ostatniej wojny. Najważniejszym zabytkiem widocznym z prawie każdego miejsca w mieście jest powstała w XIV wieku kolegiata. Sam budynek kościoła otoczony jest mniejszymi zabudowaniami i bardzo urokliwym ogrodem. Kilkaset metrów dalej mogłem się przyjrzeć bardzo charakterystycznej budowli zwanej Basztą Bocianią, która jest pozostałością średniowiecznych murów obronnych. Tuż obok znajduje się miejski skansen. W odrestaurowanych kamienicach z XVII i XVIII wieku odtworzono dawne zakłady rzemieślnicze. Nie znalazłem tu niestety wielu informacji o Mikołaju Koperniku. Według oficjalnych zapisów mistrz był tutaj tylko raz, gdy w 1538 roku wraz z nowo wybranym biskupem warmińskim Janem Dantyskiem wizytował między innymi Dobre Miasto. A teraz przede mną kilkukilometrowa wędrówka do miejscowości Smolajne, gdzie znajduje się pałac biskupów warmińskich wybudowany w XVIII wieku. Bywał tam również Ignacy Krasicki, a obecnie w starych budynkach mieści się szkoła rolnicza.
Wędruje się dzisiaj naprawdę pięknie, a Pałac Biskupów w Smolajnach, no, niezwykle urokliwy. Bardzo ciekawy, przyjemny klimat. Pogoda też dzisiaj dopisuje, wyszło słońce, chociaż wieje czasami dość silny wiatr i to odczucie ciepła wcale nie jest takie duże, chociaż ja zaryzykowałem i idę na krótki rękaw. W marszu wiadomo, jest zupełnie inaczej. Inne jest odczucie temperatury, więc można sobie na to pozwolić. No ciekawy jestem, co mnie jeszcze dzisiaj po drodze spotka. Na razie wchodzę w las. No i dzisiaj zamierzam dojść do Lidzbarka Warmińskiego, także w drogę. Bardzo fajnie się dzisiaj wędruje, prawie przez cały czas było słońce, czasami może tylko troszeczkę bardziej wiało i mam wrażenie też, że dzisiaj mniej widokowy był szlak. Wczoraj wydaje mi się, że było więcej takich miejsc, w których aż chciało się wyciągnąć kamerę. Dzisiaj było troszeczkę chyba mniej tego. Bardziej szlak prowadzi przez takie leśne drogi, ale i tak było bardzo przyjemnie. Mam w nogach około 30 km, a jestem przed Lidzbarkiem Warmińskim, gdzie dzisiaj zanocuję. Natomiast poszukiwanie śladów Mikołaja Kopernika zostawię na jutro, więc dzisiaj się już żegnam i do zobaczenia jutro. Hej!
Witam w kolejnym dniu wędrówki i pozdrawiam z Lidzbarka Warmińskiego. Za mną wysoka brama, która jest w remoncie, a przede mną moc atrakcji i historii tego miasta. Myślę, że żeby zobaczyć wszystkie te miejsca, potrzebny jest więcej niż jeden dzień, a ja mam tylko ze 2 godziny. Więc ruszajmy w miasto i poznajmy jego historię. No właśnie, trzymając tylko 2 godziny, można poznać historię i zabytki Lidzbarka Warmińskiego? Oczywiście nie, dlatego ten krótki czas spędzę głównie w zamku, aby odnaleźć w nim ślady Mikołaja Kopernika. Przespaceruję się też ulicami miasta położonego u zbiegu 2 rzek, Łyny i Symsarny, by poczuć energię miejsca, którego historia znana jest już od XIII wieku, kiedy istniała tu osada o nazwie Lidzbark. Zamek lidzbarski został zbudowany w latach 1350-1401 i od tego czasu urzędowało tu kilkunastu biskupów. Najbardziej znanym był Ignacy Krasicki, który stworzył tu swoje najwybitniejsze dzieła. Jednak najbardziej znanym mieszkańcem zamku był Mikołaj Kopernik. Przebywał tu w latach 1503-1510, gdy powrócił ze studiów we Włoszech na zaproszenie swojego wuja, biskupa Łukasza Wacenrode. Kopernik pełnił w Lidzbarku rolę lekarza biskupów warmińskich, a oprócz tego zajmował się pracą naukową. Tłumaczył m.in. z greki na łacinę listy bizantyjskiego pisarza Teofilakta Symokatty i sporządzał mapy okolicznych terenów. Przede wszystkim jednak sformułował tu podwaliny swojej teorii heliocentrycznej, którą spisał w tak zwanym małym komentarzyku. Lidzbark był świadkiem wielu wydarzeń historycznych, a nieopodal miasta odbyła się jedna z najważniejszych bitew napoleońskich, w której uczestniczył sam Napoleon. Bitwa została nawet uwieczniona na Łuku Triumfalnym w Paryżu. Niestety większość zabudowy Lidzbarka uległa zniszczeniu. Ostatnia wojna nie oszczędziła miasta, które straciło około 80% swojej oryginalnej zabudowy. Na szczęście zostało tu jeszcze sporo ciekawych miejsc, dzięki którym miasto zachowało swój bardzo ciekawy i wyjątkowy charakter. Thank you.
Blitzbark warmiński jest już wspomnieniem, ale za to bardzo przyjemnym wspomnieniem. Miasto bardzo ciekawe i naprawdę mam niedosyt, bo nawet gdybym zaplanował tam cały dzień, to myślę, że nie nudziłbym się tam i nie wiem, czy wystarczyłoby mi nawet wtedy czasu, żeby zwiedzić to miasto. No na pewno Blitzbark zasługuje na osobny film, ale że ten film jest o szlaku kopernikowskim, no to trzeba było ruszać w drogę. No a za mną też 12 km asfaltów przy bardzo ruchliwej drodze, więc trzeba było tak naprawdę uważać i no nie było przyjemnie. A poza tym na tych asfaltach poczułem stopy, także fajnie, cieszę się, że już jestem znowu w lesie. Mam nadzieję, że teraz będzie już tylko lepiej. Zwłaszcza, że pogoda jest naprawdę fantastyczna. Jest ciepło, przyjemnie, więc można wędrować dalej. Thank you.
No, na szczęście, no, po tym zejściu z asfaltu zrobiło się bardzo klimatycznie. Warmińskie wioski pokazały swoje piękno i urok. No to są zdecydowanie inne miejsca niż na Podlasiu czy na Podkarpaciu, ale też urokliwe. Także fajnie się wędrowało. No a teraz czas poszukać noclegu, bo jest już po 17:00, jeszcze z godzinka i będzie się ściemniać. No a przy okazji mamy taką małą uroczystość. Jestem mniej więcej na 100. kilometrze, czyli już 1/4 drogi za mną. No i jest taka rozbieżność, bo tak naprawdę 100 km według szlaku jest w Pieniężnie, więc to też pokazuje, że te odejścia od szlaku, czy tam dwa razy, kiedy zgubiłem drogę, czy trzeba odejść gdzieś i znaleźć sklep, powoduje, że takie dodatkowe kilometry w nogach są. No dobra, czas się pożegnać na dzisiaj. Dziękuję za towarzystwo i jutro kontynuujemy podróż. No to się wpakowałem. Idzie się tu wyjątkowo ciężko, ale spokojnie, nie obawiaj się. Ale teraz pociłem się i umordowałem. To co najgorsze chyba już za mną. Znowu są jaja. Problemy ze szlakiem się pojawiły. No i widzimy się w lepszym miejscu i w lepszym czasie.